Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto wybrane propozycje kulturalne i sportowe na najbliższe dni. Zaczynamy od teatralnej propozycji. Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy i Teatr Adama Mickiewicza zapraszają w piątek na koncert pod tytułem Gdybym był bogaczem. Start godzina 19 w Cieszyńskim Teatrze. W piątek 13 kwietnia o godzinie 18 w sali konferencyjnej Oranżerii Zamku Cieszyn odbędzie się promocja 22 tomu Pamiętnika Cieszyńskiego, jedynego polskiego czasopisma naukowego poświęconego historii Śląska Cieszyńskiego. Piątkowe spotkanie poprowadzą członkowie redakcji Pamiętnika Cieszyńskiego. Przypominam, start godzina 18. W sobotę z kolei sporo będzie się działo w Cieszyńskim Parku Pokoju, już od godziny 11 do 17. Day off to impreza pełna niespodzianek. Organizatorzy zachęcają, aby zrobić sobie jeden dzień wolnego od elektroniki i zobaczyć, co ciekawego można robić bez internetu. W programie m.in. pokaz robotów, sztuk walki, warsztaty ceramiki czy malowanie na sztalugach. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego dla dzieci oraz głosowanie publiczności na najlepszą pracę. W razie niepogody impreza odbędzie się w budynku LOTE-m. W sobotę nie zabraknie również muzycznej propozycji. Cieszyn znalazł się na trasie legendarnej grupy WW, która niedawno obchodziła 30-lecie. Koncert odbędzie się w cieszyńskim browarze o godzinie 20:00. Bilety do nabycia w biurze podawczym w Urzędzie Miasta oraz przed samym koncertem. Zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci głowę. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. W niedzielę będzie można trochę postrzelać. W strzelnicy w Goleszowie odbędą się zawody o puchar przewodniczącej Rady Miasta Cieszyna. Początek zawodów dla uczniów godzina 9, zaś dorośli wystartują o godzinie 10. Są to zawody otwarte. Niedzielne popołudnie i wieczór można spędzić z kolei na wesoło. Kabaret Neonówka z zespołem Żarówki zaprasza na program Kazik sam w domu. Tym razem mistrzowie ciętej riposty zabiorą widzów w realistyczny świat codziennych obowiązków domowych. W tym programie, jak sam tytuł sugeruje, Neonówka bierze na warsztat świat mężczyzn. Z Neonówką w Teatrze imienia Adama Mickiewicza można się spotkać o 16 i 19. Kierowcą autobusu jestem. Taki mam dodatkowy autobus, mam taki z toaletą w środku, normalnie. No, i kurs mi się trafił do Lichenia. No. Ładna wycieczka. Ateistów wiozłem. Słucham? Niewierzących do Lichenia wiozłem, ale tak się rano strułem, tak mi coś nie podeszło, zaszkodziło, że całą drogę w toalecie przysiedziałem. A wiesz, jak się ciężko autobus z kibla prowadzi? To byście autobus z toalety prowadzili? No, ale dojechałem na miejsce, to już wszyscy wierzyli. I na koniec mamy dla Was muzyczną propozycję. We wtorek, 17 kwietnia o godzinie 16 w czeskim Cieszynie odbędzie się kolejna edycja transgranicznego Talent Show. Organizatorzy zapraszają wszystkich odważnych, gotowych do zmierzenia się z przebojami popularnymi u sąsiadów z zagranicy. W tym konkursie Polacy zaśpiewają czeskie piosenki, a Czesi polskie. Stawką są atrakcyjne nagrody oraz występ w trakcie tegorocznego Święta Trzech Braci. Wokaliści amatorzy oraz zespoły muzyczne mogą zgłaszać swój udział do jutra, czyli 13 kwietnia. Olza Music Show już we wtorek. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.